Siemaneczko, z tej strony Arolen i witam was w kolejnym odcinku z symulatora Farmy 2014, edycja Premium Platinum Edition. I dzisiaj kosimy w dół i włącz. Kosimy niesamowicie i chciałbym z wami troszkę porozmawiać. Ogarnąłem tutaj już, obsiałem ponownie to pole, obrobiłem i tak dalej. Ogarnąłem już cały sezon, więc możemy teraz zarządzać pracownikami, przełączać się na następnych rund i tak dalej. I wszedłem w posiadanie trzech w zasadzie, bo to jest to pierwsze, to trzech pól jeszcze, które będziemy uprawiać, będzie to na odcinkach. I wybaczcie, że tak długo nie było odcinka, ale jestem jakby pogłębiony niesamowitymi rzeczami. Teraz były E3, śledzenie paru rzeczy, na dodatek praca nad pewnym ogromnym, niesamowitym projektem na skalę ogólnoświatową. Jestem zagoniony pracą, a wiecie, że jest jeszcze koniec roku szkolnego, ja mam jeszcze oceny do wyciągania i tak dalej. I jest tragedia, nie mogę znaleźć czasu na nic, a jak znajduję czas, to jakoś nie ciągnie mnie do SF-a. Ostatnio popełniłem pewną gafę, że się narobiłem, a potem nie zapisałem i musiałem wszystko robić od nowa i tak mi się odechciało. Skupiłem się na troszkę innych grach, potem w ogóle nie miałem czasu, żeby nagrywać. I wyszło jak wyszło, proszę wybaczcie mi. Nie mogę wam zagwarantować tego, że będzie stała częstotliwość pojawienia się filmów, że każdy odcinek z każdej serii będzie raz w tygodniu i tak dalej. Nie jestem w stanie wam tego zagwarantować, ponieważ tak jak mówię, pracuję, mam ogromnie dużo pracy nad projektem, który może być może jego wczesna wersja wystartuje w wakacjach i będziecie wreszcie wiedzieli, o co chodzi. Facebookowi pewnie już się domyślają, facebook.com/aronlandplay, zapraszam. Ale wy się pewnie nie domyślacie, choć może też się domyślacie, bo pokazałem wam ostatnio pewien spoiler. W każdym razie, na razie nie mogę szczegółów powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że projekt będzie niesamowity, niesamowicie wykonany. Pochłonie ogromną ilość czasu i pracuje nad nim nie tylko ja, ale jeszcze dużo innych osób, z którym jestem w stałym kontakcie. I po prostu potrzebujemy czasu na ogarnięcie tego wszystkiego, więc proszę wybaczcie za tą moją słabą obecność i tak dalej. Poza tym zbliżają się wakacje, jak każdy zresztą wie, a to też wiąże się z pewnymi zobowiązaniami. No wiecie, generalnie wakacje to czas odpoczynku. Będę chciał też odpocząć, poza tym będą czekały mnie te prace nad tym projektem. Poza tym kilka innych rzeczy, wyjazd, góry i tak dalej. Więc generalnie może być tak, że może nie być odcinków przez jakiś czas tych wakacji. Może będą, nie jestem w stanie tego powiedzieć. W każdym razie najprawdopodobniej kiedy wyjadę, poinformuję was, kiedy wyjadę, będą się pojawiały filmy, tak czy tak, bo mam funkcję planowania na YouTube. Ale mnie w tym okresie nie będzie. Nie będzie mnie w okresie jednego tygodnia. Wyjadę w polskie góry, które kocham. I to będzie drugi albo trzeci tydzień lipca. Jeszcze muszę wszystko dopiąć, także to jeszcze się okaże, ale już chcę was o tym poinformować. I czekajcie na wieści odnośnie tego tajemniczego projektu, który będzie ogłoszony między innymi na moim kanale i gdy będę mógł oczywiście to ogłosić.
to by było chyba na tyle z tych spraw organizacyjnych. Będzie się dużo działo. Zdecydowanie. Jesień będzie należała do tego projektu oraz projektu konkurencyjnego. Myślę, że tutaj zdradziłem już, o co chodzi. A jeśli nie, no to nieźle widocznie maskuje to nadal. W każdym razie musicie jakoś się z tym pogodzić. Mówię, będzie warto czekać na ten projekt. Wywieziemy to od razu, tak? Bo chcę kasy, hajsu. Będzie warto czekać, jako wam, widzom, przede wszystkim graczom, na ten tajemniczy projekt. I teraz to już na pewno wiecie, o co chodzi. W każdym razie szczegółów nie zdradzam, szczegóły zdradzę wtedy, kiedy będę mógł. I zaczynam mówić w kółko tym samym, co nie jest dobre. Okej, jedziemy już. To by było chyba na tyle z tych informacji. Oczekujcie wiadomości. Nie gwarantuję, że wakacje, ale myślę, że pod koniec wakacji coś tam ogarniemy. Musimy wszystko pozałatwiać i spokojnie czekajcie. Teraz wywieziemy to, bo mamy tylko 6 minut odcinka, strasznie mało, kurczę. Wywieziemy to, wysypiemy, zarobimy. Jeśli odpowiednio dużo zarobimy, to może podjedziemy do sklepu kupić pewien sprzęt. Generalnie chcę sobie kupić Fenda, tego dużego, który bardzo mi się przyda do późniejszego zakupu, na przykład jakichś pługów większych czy czegoś i większych pól. Ten Lindner jest dla mnie troszeczkę za mały, ale no daje radę. W każdym razie wysypiemy. Stoi. R. Ech, niewiele zarobiłem. Niestety. Potrzebuję 125 tysięcy. Kurczę, liczyłem, że na tych żniwach to zarobię, ale pole generalnie małe, trzeba będzie więcej pól obsiać. I zastanawiam się, co teraz zrobić, bo mam tylko 7 minut odcinka. Nie chcę takiego krótkiego chłamu rzucać. Muszę coś wymyślić. Muszę coś niesamowitego wymyślić. Może sobie generalnie tak pogadam z wami jeszcze, jeśli będę miał o czym. Co do może samych serii na kanale moim niesamowitym, jest SF, tak, to jest stała seria. Reaktywuję multi z chłopakami, tylko Markowi padł komputer, ja nie mam za bardzo czasu, żeby po prostu się z nimi zgadać. Multi zostanie reaktywowane. Stałą serią będzie też Agrar 2011, którego też nie mam czasu ostatnio w ogóle nagrać, ale widzę, że serię przyjęliście bardzo ciepło, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Co jeszcze? BF Trójka się ostatnio pojawił na kanale. Generalnie BF Trójeczka to nie jest jakaś tam seria i tak dalej. Po prostu jeśli coś ciekawego z Matem nagram, czy z kimś innym, to wrzucę to na kanał. Czeka tam jeszcze na montaż 2 godziny materiału, czy coś takiego. Jak będę miał wolną chwilę, to zmontuję i wrzucę na tuby, tak z tego i postaci funny moments. Co jeszcze? Czy planuję jakieś nowe serie? Tak, i zamówiłem pada. Okej, przepraszam, musiałem się rozłączyć, widzicie tutaj, moje krowy przynoszą coś tam zysku. W każdym razie, nie wiedziałem, że mam krowy. W każdym razie, wracając do tego, co mówiłem. Zamówiłem pada, wreszcie. Miałem to zrobić w maju, ale niestety nie starczyło mi pieniędzy. I szykuje się seria z FIFA 14. A we wrześniu, koniec września, moment premiery, FIFA 15, także ją planuję nagrywać. Niestety niektórzy mogą być zawiedzeni, bo to będzie seria tylko singla. Mój internet niezbyt pozwala na solidną grę na multi. Poza tym ja tak lamię, że to wstyd by było nawet się ludziom pokazywać. Wam się mogę pokazywać, bo do was mam zaufanie.
W każdym razie będzie seria z FIFA, to na pewno. Czy będzie jakaś nowa seria? Molestujecie mnie o tego ETS-a cały czas. Mam pada, pomyślę, zastanowię się, czy to będzie miało jakikolwiek sens. Jeśli będzie miał jakikolwiek sens, to możemy spróbować z tym ETS-em. W każdym razie nic więcej na razie nie planuję, bo te serie mi się zmieniają jak kalejdoskopie i nie mogę nic ogarnąć. Wow, nie, muszę wyrzucić. Nie mogę nic dokończyć, ogarnąć i tak dalej. Padł Farming Giant, padł w ten Agrar AKS F13. Najprawdopodobniej zawieszam serię singla w Farmingu 13 z pewnych powodów. No i trochę się pozmieniało, zmienia się i nie chcę tych serii tak dopakować. Pomyślę, jeśli macie jakieś propozycje, jaką grę mógłbym nagrać, to piszcie, niekoniecznie nawet serię, może coś pod epizod, którego dawno nie było. Chociaż pod epizod mam jedną fajną grę, tylko muszę trochę nauczyć się w nią grać. To by było na tyle chyba z planowanych serii. Kurczę, nie zauważyłem, czy to był jakiś sygnał dźwiękowy. Okej, cofnij, musimy to wyrzucić. Tekstury muszę popodmieniać jeszcze, tak wiem. Nie mam na co czasu niestety. Niestety. Jestem strasznie zapracowany. Okej. Sprasujemy to ładnie. Raz, dwa, niedużo tego jest, na szczęście. I akurat będzie czas odcinka zapełniony. 12 minut, jest cacy. Dobra. Raz, dwa to przejdziemy. Wiem, że tą FIFA... Piszcie jeszcze, jeśli chcecie tą FIFA. W każdym bądź razie, bo na Facebooku wiem, że tam się domagają tej FIFA też niesamowicie. A ja z przyjemnością będę ją nagrywał. Jak tylko dostanę pada, zamówiłem już go, także myślę, że dostanę go w piątek lub poniedziałek, wtorek, 16, 17 czerwca, bądź w piątek 13. Zależy, kiedy sklep mi go wyśle. Jeśli ktoś jest ciekawy, jakiego pada zamówiłem, to jest to Microsoft Xbox 360 Pad Controller for PC. Oczywiście bezprzewodowy, z odbiornikiem i tak dalej. Generalnie to najlepszy pad chyba dla PC-tów. W całkiem fajnej cenie, akurat na promocję jeszcze trafiłem, więc to już w ogóle całkiem fajna cena. A miałem z nim też styczność u kolegi na Xboxie, także wiem co zamawiam i tak dalej. I on się świetnie nadaje do gier. Także wiecie, mój wybór był dość oczywisty i nie widzę sensu kombinowania. Są tam te droższe Logitechy i tak dalej, ale różne opinie o nich słyszę i nie chciałem po prostu przepłacać za coś, czego co może mi nie dawać pełnej frajdy, a Xbox jest sprawdzonym padem. Okej. Planuję sobie zakupić też myszkę nową, żeby nie było słychać tych niesamowitych puknięć o biurko i tak dalej, jak niekiedy nią tam przewracam kamerę i tak dalej. Ale myszka, nie wiem, może wakacje, może dopiero po wakacjach. No bo chcę kupić coś takiego solidniejszego. Myślałem o Logitechu G500S bądź Matkac Rad 7, także już konkretny sprzęt. A troszkę pieniędzy na to potrzebuję, a z YouTube kroci nie zarabiam, jakby ktoś myślał. Nie zarabiam kilka tysięcy, więc ciężko. W każdym razie jest 14 minut odcinka, akurat tutaj skończymy, praktycznie cały czas przegadałem. Musiałem po prostu kilka rzeczy wyjaśnić, ustalić i tak dalej. A seria z SF-a 14 jest taką serią stacjonarną, stałą na moim kanale i tutaj mogę spokojnie wszystko wyjaśnić, wyżalić się i tak dalej, i tak dalej. I to już jest koniec zbierania. Tym oto akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Dzięki za oglądanie, jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić pod nim lajka, skomentować, a także jeśli uważacie, że moja twórczość jest całkiem fajna, uważacie, że na to zasługuje, to zasubskrybujcie mój kanał.
niedługo wybije was 1500. Coś pomyślimy. W każdym razie, wielkie dzięki, to by było na tyle. Cześć!